20 marca, Edyta Nawrocka, witam Państwa, zapraszam na serwis informacyjny. Jak za pomocą światła wydobyć najciekawsze elementy architektury, jednocześnie ukrywając wszelkie ubytki i mniej atrakcyjne elementy? Firma LBL ze Szklarskiej Poręby chce za pomocą nowoczesnych lamp LED-owych rozświetlić wałbrzyski rynek. Do najbardziej spektakularnych realizacji firmy LBL należy Festiwal Światła, który odbywa się od kilku lat w Cieplicach. Ta sama firma prezentowała swoje możliwości podczas jarmarku bożonarodzeniowego w Wałbrzychu, oświetliła Zamek Książ, a teraz chce oświetlić wałbrzyski rynek. Rynek jest prawie skończony, czyli ma wspaniałą posadzkę, dobrze zrobioną granitową, latarnie, trochę zieleni. To tylko wieczorem właśnie o zmroku to ginie. No, trzeba trochę wymienić jeszcze źródeł światła, bo tu chodzi już o światło białe, czyli to, co teraz się wprowadza, nowe trendy. No i to światło LED-owe, które my preferujemy, ono jest na tyle delikatne i sprytne do schowania, że jego nie widać. Nie widać źródeł światła. To jest właśnie istotą rzeczy, żeby tak zilluminować budynek, że źródeł światła nie widać, a widać efekty właśnie tej architektury. Zdaniem specjalistów od światła z firmy LBL, luminacja elementów architektury w wielu miejscach w Polsce sprawiła, że lokalizacje te odżyły i wokół nich zaczęło się skupiać nocne życie. Przykładem takiego działania była latarnia morska w Niechorzu. Wzbudziła sensację wśród turystów, a zarazem powodowała to, że turystyka tak rozginęła się wokół latarni, że powstały nowe obiekty, nowe sklepy i nowe miejsca pracy. Także wzbudziła trochę ekonomię, podświetliła ekonomię i wzbudziła tę ekonomię. Inne elementy, no to bardzo ważne, to jest Malbork, Książ, właśnie wasz Książ. To są dla nas takie pomniki architektury czy Wilanów, które podświetlaliśmy. No, to robi wrażenie, także nawet jeżeli komuś pokazujemy, możemy się pochwalić. Prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej odniósł się pozytywnie do pomysłu, choć jak sam stwierdził, miasto boryka się z problemami finansowymi. W pierwszej kolejności musi zadbać o nie, a dopiero później zająć się efektownym ozdabianiem swoich walorów. Jednak prezydent nie ukrywał, że pomysł oświetlenia rynku doskonale wpisuje się w jego plan przywrócenia temu miejscu dawnego blasku i zapowiedział, że postara się, aby sukcesywnie luminacja pojawiała się i podkreślała największe walory architektoniczne miasta. Prawdopodobnie nowoczesnego oświetlenia doczeka się stara kopalnia i być może również rynek, ale będzie to przebiegało etapowo. Pracownicy firmy Philips, która dostarcza sprzęt do luminacji, zapewniali, że oświetlenie nie jest drogie w eksploatacji, a jego zapotrzebowanie na prąd, dla przykładu na oświetlenie całego wałbrzyskiego rynku, można przyrównać do pracy dwóch czajników elektrycznych. Do placówki bankowej na Podgórzu wtargnął zamaskowany młody mężczyzna, prawdopodobnie uzbrojony, ukradł pieniądze i zbiegł. Około godziny 9:40 otrzymaliśmy informację, że do jednej z niedużych placówek bankowych w Wałbrzychu w dzielnicy Podgórze wtargnął zamaskowany młody mężczyzna, który grożąc przedmiotem przypominającym broń zażądał pieniędzy. Następnie zbiegł w nieznanym kierunku. Obecnie trwają czynności na miejscu zdarzenia zmierzające do ustalenia i zatrzymania sprawcy tego napadu. Był to młody, wysoki, szczupły mężczyzna. Nie wiadomo jeszcze, ile sprawca ukradł pieniędzy. W tej chwili poszukuje go policja. Prezydent Roman Szełemej spotkał się z mieszkańcami Poniatowa. Tematem rozmów była przyszłość gospodarki wodno-ściekowej w dzielnicy. Prezydent obiecał wysokie dofinansowania mieszkańcom, którzy zechcą przyłączyć się do kanalizacji lub wybudować przydomową oczyszczalnię ścieków. Dofinansowanie z gminy ma wynieść nawet 45%. Drugie 45% byłoby w formie pożyczki, a 10% musiałby wynieść wkład własny mieszkańca. WZWiK może też uruchomić dofinansowanie dokumentacji projektowej. Miasto ma na ten cel 400 tysięcy złotych. Obie strony, czyli mieszkańcy i gmina, powinny być zainteresowane w tym, żeby kanalizacja w Wałbrzychu w 100% była w rurach, a nie na zewnątrz. Z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że to jest niezdrowe, nieekologiczne i zatruwa życie i środowisko, a po drugie będziemy płacić karę. Jeśli ktoś w 2000, tak się wydaje, w 2015 roku z własnego powodu, mając szansę przyłączenia się czy rozwiązania tego problemu, nie będzie tego robił, no to gmina nie może płacić kary za kogoś, kto po prostu nie chce, mimo że my dajemy pomocną dłoń. Nie wszystkie poniatowskie ulice władze miasta uznały za nadające się do skanalizowania. Na ulicy Warszawskiej trzeba by prowadzić przyłącza o znacznej długości i głębokości w skalistym gruncie. Do skanalizowania nadają się ulice Zielona, Sadowa, fragment ulicy Wiśniowej. Nie nadają się ulice Jodłowa i Świerkowa.
Koszt założenia przydomowej oczyszczalni wyniósłby 5,5 tysiąca złotych, z drenażem rozsączającym 8 tysięcy złotych, a koszt badań geologicznych i dokumentacji technicznej od 1,5 do 3 tysięcy złotych. Kompletna oczyszczalnia o pojemności 2 metrów sześciennych dla 4 osób to około 2,5 do 4 tysięcy złotych, plus 1000 złotych na zakup żwiru i około 2-3 tysiące za montaż. Dofinansowanie pochodzi z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a to oznacza, że nie ma tam wniosków indywidualnych. Trzeba zgłosić do wykonania co najmniej 50 przyłączy lub przydomowych oczyszczalni. Są obszary takie, że koszt wykonania kanalizacji znacznie przekracza i możliwości wodociągów jako przedsiębiorstwa, ale i także mieszkańców, jeżeli chodzi o koszty podłączenia się do takiego systemu. Dlatego tam proponujemy wspólnie z Urzędem Miejskim i Prezydentem Miasta Wałbrzycha indywidualne rozwiązania i pomoc przy projektowaniu i przy współfinansowaniu realizacji takich przydomowych oczyszczalni ścieków lub innych indywidualnych rozwiązań, jeżeli chodzi o gospodarkę ściekową. Jeśli chodzi o wodę, to prezydent zadeklarował, że wszyscy na Poniatowie będą ją mieli. Przepompownia, którą chcielibyśmy zacząć robić na wiosnę tego roku, czy czerwiec powiedzmy, bo jesteśmy w trakcie uzgodnień, przepompownia załatwi może 2/3 problemu, bo będzie ciśnienie pchało tam, gdzie rury są, a nie ma wody. Natomiast druga część w przyszłym roku to jest te dwie ulice, położenie wodociągu. Powstaną wodociągi na ulicy Wiśniowej, koszt 760 tysięcy złotych, i Sadowej, 670 tysięcy złotych. Inwestycje mają ruszyć jeszcze w tym roku, a zakończyć się w 2013. Przepompownia ma wyeliminować 2/3 problemu. Na wodę najdłużej, bo około 4 lata poczekają ulica Jodłowa i Świerkowa. Do tego czasu ma ona być tam dostarczana w inny sposób. Dowiedzieliśmy się, że do 2014 roku mamy tam mieć wodę. My już czekamy na wodę bardzo dawno, ale dobre to i to, co nam teraz obiecują. Zobaczymy, jak będzie. Dociągi muszą się określić, czy geodeta, czy możemy, czy będziemy w stanie robić ekooczyszczalnię, czy szamba. I tu jest to jeszcze takie jedno wielkie pytanie, co nie? Bo koszt ekooczyszczalni jest dużo droższy, co nie? A samego szamba związany z wywozem. Na zakończenie spotkania Andrzej Piękny z Zarządu Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta zapowiedział stworzenie alternatywnego dla ulicy Armii Krajowej i Wrocławskiej ciągu komunikacyjnego, który przebiegałby ulicą Rodziny Burczykowskich i Giserską do ulicy Legnickiej i Pocztowej. W tym roku będziemy starać się rozpocząć i w dużej części ten odcinek tego ciągu ulicy Giserskiej i Burczykowskiej wykonać. To jest prawie 1,5 km w sumie drogi publicznej, więc jest to dosyć długi odcinek. Ale myślę, że niekoniecznie niezbędne, przynajmniej na pewno wykonać do ulicy Beskidzkiej, gdzie już dzisiaj jest ten zjazd wykonany w jakiś sposób sensowny, tak aby faktycznie po jakiejś dobrej nawierzchni można było już się przemieszczać. W planach jest także wykonanie chodnika na ulicy Legnickiej i zjazdu do ulicy Beskidzkiej. Zarząd Województwa Dolnośląskiego planuje przekształcić specjalistyczny szpital imienia Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu w spółkę prawa handlowego. Miałoby to nastąpić poprzez połączenie placówki z zakładem lecznictwa odwykowego dla osób uzależnionych od alkoholu w Czarnym Borze. Przekształcenie w spółkę prawa handlowego polegałoby na komercjalizacji wałbrzyskiego szpitala. Zdaniem prezydenta miasta, byłego dyrektora i obecnego ordynatora daje to nowe możliwości tej placówce. Po pierwsze pozyskania nowych środków na wykonywanie zabiegów u pacjentów, którzy chcą się u nas leczyć. Dzisiaj nie możemy tego robić. To będzie szansa na zatrudnienie nowych pracowników. To będzie szansa na poprawę czy zwiększenie wynagrodzenia, które i tak nie jest niskie. To będzie szansa również na nowe inwestycje. Ponadto takie przekształcenie pozwoliłoby na spłatę kredytu, który szpital zaciągnął prawie 10 lat temu. Fundusze potrzebne były na restrukturyzację ośrodka na Batorego oraz w dzielnicy Gaj. Szpital na spłatę kredytu miesięcznie wydaje paręset tysięcy złotych. Jeśli taka będzie decyzja marszałka, czyli właściciela, to ja będę ją, tą decyzję popierał, bo uważam, że jest to szansa na rozwój tego szpitala. Skomercjalizowany szpital dalej pozostawałby w rękach Urzędu Marszałkowskiego. Zarząd Województwa w spółki prawa handlowego planuje przekształcić również 3 inne placówki na Dolnym Śląsku. Takie działania miałyby pozwolić na pozyskanie dotacji przez budżet województwa w kwocie ponad 50 milionów złotych. Obecny sezon w Teatrze Dramatycznym potrwa dłużej ze względu na nowy amfiteatr. Do końca sezonu będą jeszcze 3 premiery i inne wydarzenia, a potem nowy sezon i jubileuszowe fanaberie teatralne.
13 kwietnia odbędzie się druga edycja teatralnej bezsenności z bohaterem roku. Wersje są dwie, w zależności od tego, czy teatr uzyska dofinansowanie od gminy Wałbrzych. Ten pierwszy, optymistyczny wariant zakłada próbę generalną przedstawienia Moniki Strzępki i Pawła Demirskiego o roboczym tytule Spektakl o dobru, rewia, wzruszeń, na którą wejdzie 13 osób. Projekcje filmu Bohater Roku i Wodziry w amfiteatrze, koncert orkiestry Dente i Cingus Fanfara Awantura inspirowanej muzyką bałkańską, jeśli będzie dofinansowanie, a o północy zwiedzanie teatru. 14 kwietnia nastąpi premiera spektaklu o dobru. Będzie to spektakl, który jest pomyślany jako gatunek rewi, ale również jako specjalny taki podgatunek, który w polskim teatrze bardzo mocno się teraz zaznacza. Coraz mocniej się zaznacza, czyli spektakl Moniki Strzępki i Pawła Demirskiego jako osobny gatunek spektakli, ale także spektakl festiwalowy, czyli taki spektakl, który jest pomyślany specjalnie po to, żeby został pokazany wszędzie tylko, gdzie się da, na wszystkich festiwalach. Oczywiście jest w tym duży ładunek ironii tego, że takiego patrzenia na ufestywalizowanie kultury teatralnej, która polega na tym, że spektakle robione w swoich macierzystych teatrach częściej są grane gdzieś poza tymi teatrami. Do końca sezonu będą jeszcze dwie inne premiery. 23 czerwca zobaczymy spektakl uliczny, pierwszą premierę teatralną w amfiteatrze, Klonadę Pinokio, polsko-włoskiego reżysera Jakuba Porcari w oparciu o nowy przekład Jarosława Mikołajewskiego. Można się tu spodziewać elementów commedia dell'arte, opery czy współczesnego teatru włoskiego. Spektakl będzie grany do 15 lipca. Spektakl Pinokio w reżyserii Jakuba Porcariego jest specjalnie pomyślany jako pierwszy spektakl realizowany dla amfiteatru i taki, który będzie umiał wykorzystać przestrzeń amfiteatru, wciągnąć widzów do gry. To będzie klaunada, więc to jest też specjalny gatunek takiego teatru, który jest rozumiany jako wciągający do współuczestniczenia. Klaun jest tym, który wciąga widza. Natomiast 30 czerwca w Zamku Książ będzie miał swoją premierę spektakl environmentalny Królowa Śniegu w reżyserii Michała Borczucha. 15 września zostanie pokazany na scenie teatru. Nowy sezon 2012-2013 będzie miał tytuł Zapomnij, a dotyczyć będzie kalendarzowych świąt, dyskusji o pamięci kulturowej, społecznej i osobistej. I będzie takim zderzeniem się nas z tradycyjnymi świętami. Tradycyjnymi w sensie świąt Bożego Narodzenia. Chcemy Betlejem Polskie zaproponować i reżyserem będzie Jan Klata. Także wielkanocnymi świętami. Tu się przymierzamy do historii o chwalebnym zmartwychwstaniu. Potem będzie też spektakl poświęcony Świętu Pracy i projekt Wojciecha Ziemilskiego na Dzień Wolnych Wyborów 4 czerwca. Przypominamy, że tylko do 31 marca istnieje możliwość zlikwidowania długu czynszowego wobec gminy Wałbrzych. Program Zlikwiduj swój dług polega na tym, że dłużnik oddaje jedynie 1/4 swojego zobowiązania, a następnie przez rok regularnie płaci bieżące rachunki za lokal. Po spełnieniu wszystkich warunków gmina umarza pozostałe 75% zadłużenia. Termin składania wniosków mija 31 marca i według informacji, jakie uzyskaliśmy w Urzędzie Miejskim, jest to ostatnia okazja do pozbycia się zadłużenia, ponieważ prezydent Wałbrzycha nie planuje powtórzenia tego programu. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków przy ulicy Andersa 48 oraz w biurach obsługi klienta. Przypominamy także, że trwa akcja Odpracuj swój dług, gdzie w zamian za pracę na rzecz miasta również można zlikwidować swoje zadłużenie wobec gminy. Mieszkańcy, którzy już zgłosili się do programu, biorą udział w pracach porządkowych, a ich wynagrodzenie wynoszące 10 zł za godzinę jest w całości odpisywane od długu. Dwudziestu dwóch laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych z 4 wałbrzyskich szkół ponadgimnazjalnych otrzymało wyróżnienia od starosty powiatowego Roberta Ławskiego. Uczniom w nagrodę za sukcesy w konkursach krajowych i zagranicznych wręczono bony o wartości 500 zł. Młodzi Wałbrzyszanie brali udział m.in. w olimpiadach z fizyki, języka polskiego, wiedzy o Afryce oraz w konkursach kulinarnych. Niektórzy dzięki swoim nietypowym, oryginalnym pomysłom odnieśli sukcesy w międzynarodowych konkursach. Tak jak Margareta Pelesz, zdobywczyni brązowego medalu na Międzynarodowej Konferencji Młodych Naukowców w Moskwie. To był czysty przypadek, ponieważ jak już wspomniałam wcześniej, w internecie znalazłam projekt lewitującego bączka i postanowiłam zbudować taki własnoręcznie. Polegało to na zjawisku magnetyzmu. Polegało to na tym, że była podstawka zbudowana z magnesów oraz magnetyczny bączek, który po wprawieniu go w ruch obrotowy i podniesieniu podstawki lewitował nad magnesem.
Wyróżnieni uczniowie wspólnie przyznają, że pomimo dużych poświęceń warto startować w olimpiadach i rozwijać wiedzę z interesujących dziedzin nauki. Niezbywalnym profitem jest to, że później można z łatwością dostać się na wszelkie uczelnie w Polsce, jeżeli jesteś finalistą bądź laureatem, co daje 100 punktów z konkretnych przedmiotów. Jest to zawsze też przygoda oraz takie zaspokojenie swoich ambicji, satysfakcja. Ogólnie zadaniem konkursowym było przygotowanie potrawy z produktów, których nie znaliśmy w określonym czasie. Konkursy to jest taki bodziec do dalszego działania i z konkursów można bardzo dużo wynieść. Można podpatrzeć, można naprawdę się bardzo dużo nauczyć. Można wziąć udział w różnych konkursach, poznać ludzi, porozmawiać z nimi na tematy, które nas interesują. Także myślę, że głównie to jest takim napędem do tego, żeby się starać i żeby się mimo wszystko interesować tematami niezwiązanymi tak bardzo z tymi, które przedstawiają nam podczas lekcji. Starosta wyróżnił także 15 nauczycieli, którzy przyczynili się do sukcesu swoich podopiecznych. Choć do świąt Wielkiej Nocy pozostało jeszcze kilka tygodni, to już dzisiaj warto pomyśleć o oryginalnym zdobieniu pisanek, które znajdą się na naszym stole. Warsztaty, podczas których można nauczyć się nieco zapomnianej techniki batikowej, organizuje Muzeum Karkonoskie. Tradycja zdobienia pisanek jest tak stara, jak stare są obchody świąt Wielkiej Nocy. Nie wszyscy wiedzą, że na Ukrainie pisankami, jako prezentami, można obdarowywać się cały rok. Metoda malowania batikiem, woskiem na gorąco w dzisiejszym okresie, w dzisiejszych czasach, gdzie wszyscy się śpieszą, są zabiegani, właściwie nie występuje. To dosyć trudna technika. Ale wprowadzamy tu różne udoskonalenia i właściwie każdy sobie z tą techniką radzi i przypomina sobie. W Muzeum Karkonoskim już od kilku lat organizowane są przedświąteczne warsztaty zdobienia pisanek techniką batikową. Do zdobienia pisanek tą metodą potrzebny jest wosk pszczeli i specjalny pisak. Jak odpowiednio zdobić takie jajko, uczy ukraińska artystka ludowa Maria Iwaniszyn. Polega na upisaniu jajka woskiem, pisakiem gorącym, znaczy mamy świeczkę dla tego i mamy specjalne barwniki, w jakich barwimy jajko. No i zresztą odzyskujemy te wzórki, które upisali na tym jajku. Wykonane tą techniką pisanki, przyznacie Państwo, prezentują się bardzo okazale. Jak mówią uczestnicy warsztatów, jest to trudniejsze niż tradycyjne zdobienie farbami czy kupionymi w sklepie naklejkami, ale o wiele bardziej efektowne. Nanosimy wosk na jajeczko, potem jajeczko idzie do barwnika i teraz już jest, było pomalowane na żółto. Teraz nanoszę, pani mówiła, żeby nanosić następne jakieś kreseczki. I chyba pójdzie znowu do barwnika jakiegoś innego koloru, a potem z tego wyjdzie, zobaczymy co, jakaś pisanka chyba. Uważam, że to jest bardzo ciekawa metoda i bardzo chciałabym ją tak poznać i spróbować, jak to jest, malować takim sposobem, nie takim codziennym, jak zwykle maluję farbkami i pędzelkiem, tylko takim specjalnym urządzeniem i woskiem, który po prostu się tak przypala i maluje się nim. Wszystkich, którzy chcieliby nauczyć się zdobienia pisanek metodą batikową, zapraszamy do Muzeum Karkonoskiego. W serwisie informacyjnym to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia jutro o godzinie 17:15. Prezenterkę uczesał salon fryzjerski René, Wałbrzych, Piłsudskiego 50. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.